Nazywam się Jagoda, chodzę do 6 klasy i mam 11 lat. To jest książka Wojciecha Widłaka, Sekretne życie krasnali w wielkich kapeluszach. To jest audiobook, który czyta Jan Peszek. Powierzchownie jest to historia o kilku krasnalach i ich przygodach. Krasnale mają ciekawe imiona, takie jak karmiący ptaki, niewidzialnik czy wierzbownik. Wszystko zaczyna się od drzewa, to drzewo to wierzba i na drzewie zagnieżdża się wierzbownik. Drzewo próbuje zaprzyjaźnić się z wierzbownikiem, ale wierzbownik mu nie odpowiada. Wtedy drzewo dowiaduje się, że jest wierzbą i nie jest to dla niego do końca łatwe. Głębiej jest to historia o miłości, tęsknocie i sensie życia, czyli o takich najważniejszych rzeczach. No i tak, bardzo, bardzo mi się ona podobała, a głównie to, że każdy krasnal ma inne zajęcie i zajmuje się czymś innym, na przykład karmiący ptaki i codziennie karmi ptaki. To jest książka Lustra Joanny, Anny Czerwińskiej-Rydel. Główną bohaterką jest Joanna, o której wiemy, że później miała dwoje dzieci. Córkę Adelę, pisarkę, i syna Artura Schopenhauera, czyli znanego filozofa. Najważniejszy temat tej książki to brak równości między kobietami i mężczyznami. Joanna mieszka w Gdańsku, w wolnym mieście, i jest buntowniczką. Chciałaby się wszystkiego dowiedzieć, wszystkiego nauczyć i wszystko umieć. Ważną rolę w książce odgrywają lustra. Każdy rozdział rozpoczyna jakiś znany cytat na temat zwierciadła. Bohaterowie zastanawiają się, jak przedostać się na drugą stronę lustra. Książka ma piękne ilustracje Marty Ignerskiej i chyba najbardziej podoba mi się nietypowość Joanny, która jest taka bardzo buntownicza i odważna. To jest książka Isaaca Singera w tłumaczeniu Andrzeja Polkowskiego. Są to opowiadania dla dzieci. Zawierają one elementy kultury żydowskiej i też część rzeczy jest fantastycznych, na przykład duchy, anioły czy zjawiska nadprzyrodzone. Większość opowiadań kończy się jakimś morałem, na przykład żeby nie dążyć do sukcesu na skróty, bo na każdy sukces trzeba sobie zapracować uczciwie. W tej książce jest dużo humoru, który bardzo mi się podoba, na przykład opowiadanie Mędrcy z Chełma i Głupi Karp. Opowiada o tym, że karp uderzył jednego z mędrców swoim ogonem i postanowiono ukarać karpia. Zamiast go zjeść, utopiono go w rzece. Co się oczywiście nie udało. No, bardzo lubię tą książkę.